Oficjalnie wystartował 23 sezon w grze Brawl Stars i od teraz każdy może odblokować najbardziej znienawidzoną postać, czyli Larego N. Lavriego. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego ta postać jest zepsuta i została znienawidzona przez wielu ludzi. Jak dobrze wiecie, sezon już dobiegł końca, więc na początku otwórzmy sobie nagrody z karnetu. Wow, epicki i uwaga! Okej, tylko punkty mocy do zadymiarza. Czemu nie skin? Kolejny. Dalej rzadki. Nic ciekawego. Kolejny star dropik, bardzo rzadki. Super rare. Next. Kolejny. Rzadki. Kolejny, bardzo rzadki. Trzeba przyspieszyć troszeczkę tempo. Kolejny rzadki. Ej, mam dużo tych star dropów. Co się dzieje? Epic! I uwaga! Podwajacz. Dalej, bardzo rzadki. Dalej, rzadki. No co jest z wami? Co tak słabo to idzie? Bardzo, bardzo i bardzo słabo. Chociażby oddał jakiegoś skinka, emotkę, cokolwiek. No pliska. Panie Stardropie, oddaj. O, no i to wszystko. Nic ciekawego. Jak widzicie, nowy sezon wystartował i mamy karnet zadymiarski już nowy dostępny. Na samym końcu w karnecie mamy tytuł Złoty Smok i przebranie karnetu zadymiarskiego do naszego kocura, kitka. Karnet zadymiarski plus 59 zł, więc kupmy go od razu. A jeżeli ty też chciałbyś zgarnąć karnet zadymiarski plus, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i w komentarzu napisz karnet zadymiarski plus. No i chyba nie muszę nikomu przypominać, żeby wziąć udział w konkursie, musisz mieć aktywny kod Farel w sklepie, więc zrób to w tym momencie, byku, i życzę ci powodzenia. No to teraz wam opowiem, dlaczego wielu graczy na świecie nienawidzi postaci Larry and Lavry. Ponieważ ta postać jest za mocna. Teraz dokładnie wam pokażę, jakiego builda trzeba stworzyć, aby wygrać prawie każdy mecz. Ale zanim to zrobimy, wejdźmy w tabelę wyników i sprawdźmy, ile graczy wbili już maksymalnie puszek na Larry and Lavry. Aktualnie najsilniejszy zadymiarz Larry and Lavry posiada 2150 puszek, a lokalnie 1597. O 553 puszek więcej na świecie. Niesamowite. Aby Larry and Lavry stał się najbardziej znienawidzoną postacią, trzeba go ulepszyć na maksymalny poziom, więc od razu to robimy. Mamy to. Teraz nasz zadymiarz będzie miał 6800 punktów życia, a tak 1680 na samym początku, więc mega mocno. Do tego musimy wybrać sobie odpowiedni gadżet. Pierwszy gadżet jest to rozkaz i zamieniamy się bronią z Larrym and Lavrym. Jak dobrze wiemy, na początku gramy Larrym, on rzuca, a kiedy zrespimy Lavriego, zamieniamy się z nim bronią i wtedy my strzelamy z broni. Ale nas bardziej interesuje drugi gadżet, który nazywa się rozkaz wzajemne leczenie. Pomknij w kierunku Lavriego, gdy Lavry mknie w twoim kierunku, przywracając postacią 33% maksymalnych punktów życia. Wybieramy. Ten gadżet sprawia, że ta postać jest prawie że nie do pokonania. Do tego standardowe wyposażenie w postaci tarczy. Drugie wyposażenie w postaci, myślę, dodatkowy gadżet by się przydał. Wtedy będziemy mogli się leczyć 4 razy. Wybieramy. No i oczywiście musimy teraz wybrać odpowiednią gwiezdną moc. Protokół chronić. Gdy Lavry jest w zasięgu, przenieść wszystkie przychodzące obrażenia na niego. I właśnie ten star power nas interesuje. Kupujemy. Mamy to. Tak wygląda build, który sprawia, że ta postać jest niezniszczalna. Wybieramy. No i oczywiście zagrajmy sobie jakiś meczek. Mamy mega śmieszną mapkę dzisiaj. Labirynt krzaków, a na środku mucka. Sprawdźmy tą mapę. Jestem bardzo ciekawy tej mapy. Jeszcze na niej nie grałem. Okej. Dwóch Larry and Lavry i do tego Mortis. Cordelius, dobra. Więc tutaj trzeba zawalczyć od razu o power cubesy. Od razu lecę na środek. Chyba wezmę te dwa u góry. Pierwsza bomba. Druga bomba. Trzecia. Okej, na trzy bomby otwieramy. Pierwsza bomba. Druga bomba. Tu już na dwie. I czy otworzymy na jedną bombę skrzynkę? Jeszcze nie. Oj, zmisklikowałem. Dobra, Janetka dostanie. Teraz zostaje Janet. Listwa! Prawie że leży, na razie jej nie pokonuję. Zaraz się na niej skupię, ja potrzebuję na niej nabić ulta. Dostała? Dobra, padła. Okej, mam już nabitego ulta, czyli mojego brata, Lavriego. Stawiamy go. I teraz mamy aktywny gadżet. I uwaga, zobaczcie, kiedy nasz Lavry ginie, będziemy mogli go uleczyć. Na chwilę się wstrzymajmy. Okej, on tutaj przerzuca się na Sandiego, dobra. Oj, nie udało mi się! Za wolno kliknąłem, zepsułem. Jeszcze raz. Dobra, tu będzie Sandy. Dostał. Raz, dwa. Na razie go nie... Aha, padł. Cyk, cyk. Biorę te cuby. Dostanie. On padnie. Raz. Okej. Trzech zadymiarzy w grze. Dobra, dostał. Wielkie starcie. Mamy sama.
Mamy sama i teraz musimy uciekać. Damy tutaj Lavriego. Niech ten sam się uleczy. Chcę wam pokazać moc tego zadymiarza. Wymieniamy się i zobaczcie, przewracają mu HP. O nie, gadżet, nie padaj, tylko nie padaj, nie gadżet, tylko... Dobra, dawaj do mnie, okej? Kolejne 3300 HP. I kolejny gadżet. Znowu go uleczyłem. Czy wy to widzicie? I tak możemy grać w nieskończoność. To jest chore, jaki ten zadymiarz jest mocny. I ja wiem o tym, że on zostanie mega szybko znerwiony w następnych aktualizacjach. Zagrajmy troszeczkę inny tryb i sprawdźmy, czy faktycznie się sprawdza tak samo dobrze w innym trybie. Oczywiście dwa star dropy jeszcze. Rzadki. Dzisiaj dużo będzie tych star dropów, bo jeszcze mam kilka do otwarcia w sklepie. Ale przypominam wam, że kiedyś kupiłem przedpremierowo Lavriego & Lavriego i mam dostępną nową ofertę. Odpalamy monety, odbieramy 2500 monet, do tego emotki. Taka oraz taka, smutne. 2400 punktów mocy za darmo. To jest naprawdę dużo, mam już. Wow, 6700, kolejne emotki. Pięknie. Monety 2500 i odblokowujemy dwóch nowych zadymiarzy, nowe skinki Larry and Larry w stylu Nintendo, tak bym to nazwał. Do tego mamy mityczny star drop w sklepie, więc odpalamy. I BUM! Dajcie skinka! 500 golda, może być. I do tego epicki drop star. Uwaga, BUM! O! Do 8 litowca pistolecik, chociaż tyle. Wybieramy nowego skina, kontrolerzy. Let's go. I wybierzmy sobie może teraz jakiś inny tryb. Na przykład knockout, dlaczego by nie? W przeciwnej drużynie jest Larry and Lavery, Squeak oraz Hank. Ja postaram się od razu pushować. Pyk, pyk, pyk. Okej, 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 padam, 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 żyję. Nie mogę się wyrżnąć, nie mogę się wyrżnąć. Troszeczkę przesadziłem tutaj. Zapominam, że jak nie mam mojego braciszka, to ja takim super kotem nie jestem. Nie mogę się leczyć wtedy. Muszę uderzyć jeszcze kilka razy, aby móc się naładować. Dobra, prawie że mam naubitego ulta. Wow, Squeak dostaje, dostaje. Raz, dwa. No i dobra, sprawdźmy, czy robi Boruto ostre. Pyk, 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 pyk. Gadżet! Uleczył go! Został wyjaśniony. Szybko, 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 lecz się, lecz się, lecz się. Gadżet, wymieniamy się stronami. Teraz dostanie. Dobra, leży, raz, dwa. I do mnie, wracaj i do bitka. Let's go! Szkoda, że mój Sammon, czyli mój braciszek, nie przechodzi na kolejną rundę, ale jedno uderzenie i mam, moi drodzy, nabitego ulta, więc spoko loko. Rzucimy mojego braciszka gdzieś tutaj o krzaki, niech leci. W razie czego będziemy go leczyć. Wyjaśnij go tam, stary! Wracaj, 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 leczymy się, tak jest! I bum! Dostał! Bardzo prosto, mega prosta gierka. Jak widzicie, ta postać na nokaucie też się spisuje bardzo dobrze z tym buildem. Zagrajmy sobie jeszcze raz solóweczkę. Mapa Potok Czaszek, let's go. O kurcze! 5 Larek and Lavrik, tu będzie 20 zadymiarzy na mapie, bo zaraz nie wytrzymam. Moim zadaniem jest jak najszybciej otworzyć skrzynki. Będzie przypał. Jak tego mi się nie uda zrobić, to ja to przegram. Muszę od razu puszować. Dobra. I co, przegrywam te walki. Raz, dwa, szybko, szybko otwieraj te skrzynie, Farel. Tu jest grubo już. Nie tam, tu miałeś rzucić. Okej. Okay. Nie trafił. Tego tu będę trzymał na daleko. Te skrzynki ja muszę skroić. Odejdź, odejdź tym Lavrim. Dostał, raz, dwa. Pan P dostanie też. Dostał. Potrzebuję brata, żeby się leczyć. Dobra, braciszek, wjeżdżaj tam w kolejnego oponenta. Jazda, oni są w potrzasku, jest ich trzech. Dostał, dostał. Porobiony, wracaj do mnie, uleczony. Mamy 5 power cubesów Lavriego. Raz, dwa, trzy. Tak jest! Dostali, leżą! Let's go! Podnosimy to wszystko. Mam jeszcze 3 gadżety, więc 3 razy mogę się uleczyć, kiedy mój brat jest na wyspie. Wracaj do mnie. Dawaj, wyjaśniasz go, braciszek. Ja nawet nic nie robię, zobaczcie. 2 na 1, jak to mówią, banda łysego. Hop! Sammon jest prawie na maksa uleczony. Zwycięstwo. I o tym mówię. O tym mówię, moi drodzy, że ta postać jest zepsuta. Ona musi dostać nerfa, bo jest po prostu za mocna. Kolejny stardropik, odpalamy. I kolejny stardropik jeszcze będzie. Dawaj, 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 dawaj. Tak jest. I bardzo rzadki, no, słabiutko. Zagrałbym jeszcze batalię. Zobaczymy, czy faktycznie w tym trybie ta postać też będzie taka mocna. No dobra, moi drodzy państwo, tam jest Kiełek, B i Jean. No może być ciężko, ale postaramy się tutaj szybciutko nabić ulta. Dobra, raz, dwa, trzy. B dostaje, raz, dwa, trzy. Kiełek dostaje, dostał, raz, dwa, pada.
First takedown! Let's go! I tu jest... Patrzcie, patrzcie, dostają dwóch! Double! Double kill! Lecimy. Wracaj! Bierz! Let's go! Wracaj! Leczysz się, tak jest! Dojazd! Niech go dobiją! Tu jest kolejny Lavery! Wracaj, leczysz się! I ja dobijam! Double takedown, kolejny! Czy wy to widzieliście? 10 do 0! Ja sam walnąłem ile bomb? Nie widzę, ile udało mi się zrobić eliminacji, ale jest on po prostu za mocny. Na sam koniec zagramy sobie jeszcze raz duo. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, zostaw łapeczkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy na moim kanale. Gramy duo z panem małpą. No dobra, prawdopodobnie to będzie easy win. Lecimy od razu po skrzyneczki. Wow, panie Max, proszę się odczepić ode mnie. A to pani Max ma mocne lagi, widzę. I pan El Primo! Nie no, zabije mi małpę. Zabił mi małpę. Nie, jeszcze nie. Ale dostaje teraz ode mnie. Dostał strzała. Ja rzucam swojego ziomeczka tutaj. Pyk. I jest teraz nas trzech na mapie. Dobra, tam jest mocny push. Porobieni. Nie mam pytań. No ta postać jest po prostu za mocna, moi drodzy. No nie ma co gadać. Nie da się tą postacią przegrać. Wracaj do mnie. Zmiana. Kolejny braciszek poleciał. Jedziesz z tą Rose'ą. Dawaj, stary. No dawaj. Ona tu jest w krzakach. Gonisz ją. Leczonko. Dawaj. Dojeżdżasz ją. Nie no, małpa ją dobije. Lavery. Prawie, że. Leczymy się. No. Raz. Dwa. GG. Na dzisiaj to było tyle. Nie zapomnijcie skorzystać z kodu FAREL, jak będziecie kupowali karnet zadymiarski. Trzymajcie się. Hej.